Nasza jasnogórska matko i królowo, pani nasza, matko i szczególna opiekunko zakonu paulińskiego. W tej apelowej godzinie stajemy twarzą twarz z Tobą, by w Wigilię uroczystości błogosławionego Eusebiusza z Ostrzychomia, założyciela zakonu Paulinów, opowiedzieć Ci o tej niezwykłej wspólnocie, którą tak bardzo kochasz, a która w ten wieczór, Wigilią uroczystości, pragnie konkludować rok jubileuszowy błogosławionego Eusebiusza, dziękując Bogu za powstanie naszej paulińskiej wspólnoty i za tą postać niezwykłą, którą Bóg u jej zarania postawił. Pragniemy Ci, Matko, podziękować za historię Twojego życia, historię porzucenia własnych planów, ambicji i nadziei, historię prostoty, pokory, uniżenia, ukrycia się, historię nieustannego opowiadania tej prostej prawdy o tym, że Chrystus musi być zawsze na pierwszym miejscu. Pragniemy Ci za tą historię, Matko, podziękować, dlatego że tak pięknie odbiła się ona w losach świętego Pawła, pierwszego pustelnika, który także musiał wszystko porzucić i który prześladowany podczas swojej egipskiej ucieczki odkrył, że to Jezus Chrystus i samotność z Nim może wypełnić życie i to wypełnić je w obfitości, także nigdy i niczego człowiekowi nie zabraknie. I to, jak Twoje życie odbiło się w życiu świętego Pawła, patriarchy zakonu Paulinów, sprawiło, że błogosławiony Eusebiusz około 1200 roku, po 1200 roku odkrył, że i on chce, by życiorys świętego Pawła znalazł swoje odbicie w jego życiu. I porzucając karierę i majątek, uciekł przed prześladowaniami, ukrył się w naddunajskich lasach po to, by sam na sam z Bogiem, pędząc swój żywot, odkrywać, że Chrystus sam wystarczy. A więc wpierw Twoje, Matko, losy, potem losy świętego Pawła i losy błogosławionego Eusebiusza, niezwykłego człowieka, który postanowił, jak Ty, Matko, się ukryć. Postanowił, że wspólnota, którą założy, nie będzie patrzeć w jego kierunku, nie od niego się będzie uczyć Chrystusa i Kościoła. Postanowił, że on, zupełnie zmarginalizowany, ukryty w cieniu, będzie przezroczysty, żeby Boga było widać nade wszystko i żeby bracia Paulini, bracia świętego Pawła, pierwszego pustelnika, wpierw czcili Krzyż Święty. Te losy, ta decyzja błogosławionego Eusebiusza bardzo odbiła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Stała się znowu faktem, bo my, pragnąc po ludzku, by ten rok jubileuszowy był obfitujący w ważne i wielkie wydarzenia, planowaliśmy, że jubileusz będzie dla nas wszystkich nowym odkrywaniem pozostającego w cieniu Eusebiusza. Tymczasem czas pandemii pokrzyżował te plany i okazało się, że założyciel naszego zakonu znowu jest w cieniu, znowu jest ukryty i że znowu prosi nas, byśmy skierowali swój wzrok na Ciebie, Matko, a Ty w tej jasnogórskiej ikonie swoim gestem dłoni mówisz nam i podpowiadasz: patrzcie na Chrystusa.
Bardzo to niezwykłe, że jubileusz poświęcony założycielowi zakonu znowu okazał się być dla nas okazją, powodem, natchnieniem, wezwaniem do tego, by patrzeć na naszego Pana i Boga i Zbawiciela. My, Paulini, także chcemy być przezroczyści i także chcemy być zmarginalizowani i malutcy, żeby było Chrystusa widać bardziej. I chcemy bardzo nie zasłaniać Jego oblicza. Chcemy być jak Ty, Matko. Ten wieczór, który jest ostatnim w roku jubileuszowym, może być dla nas wielką okazją do rachunku sumienia, bo temu zawsze służy jubileusz. Do rachunku sumienia z tego, byśmy nigdy nie odłączyli się od łaski Chrystusowej i byśmy pozostali wierni tym trzem prostym i pięknym ślubom. Posłuszeństwo zakonne, nie według własnego widzimisię, nie według własnego planu, wyobrażenia czy jakiejś własnej interpretacji. Posłuszeństwo zakonne według konstytucji zakonu aż do śmierci. I czystość. Wpierw czystość duszy, by także ciało zawsze pozostawało czyste. I ubóstwo, które się bierze z naśladowania Ciebie, Matko. Czyści, ubodzy i posłuszni. Tacy mamy być. Jacy jesteśmy, wie Chrystus. Wiedzą to jasnogórskie konfesjonały i konfesjonały całego świata, w których się Paulini spowiadają. Chcemy być coraz mniejsi i chcemy być przezroczyści, żeby się stał jubileusz Jezusa Chrystusa, Twojego Matko Syna. Tego nas ucz, na to nam wskazuj w ten apelowy wieczór. Tą drogą nas, Matko, prowadź. Nade wszystko zaś prosimy Cię o to, by ci mali Paulini, może nieważni, może w opinii wielu nawet niepotrzebni, żeby jednak nieustannie stawali się wielcy w Chrystusie. Wielcy człowieczeństwem, wielcy wiarą, miłością i nadzieją. Prosimy także, Matko, w tej apelowej godzinie o powołania. Bardzo pragniemy, by ta wielka tęsknota błogosławionego Eusebiusza za życiem wspólnym, w którym bracia będą się wspierać na drodze Ewangelii, trwała. Tylko Ty, Matko, potrafisz rozpalić taki piękny ogień w kolejnych pokoleniach młodych mężczyzn, by odkrywali, że droga świętego Pawła, pierwszego pustelnika, to znaczy Twoja droga, Matko, to znaczy Chrystusowa droga, jest najpiękniejsza i by pragnęli tą drogą pójść. Powierzamy Ci, Matko, Ojca świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, misjonarzy i misjonarki, zakonników i siostry zakonne, seminarzystów całego świata. Powierzamy Ci, Matko, losy naszej Ojczyzny i wszystkich krajów, w których Paulini posługują. Polecamy Ci, Matko, intencje zapisane w tej jasnogórskiej księdze złożonej na ołtarzu. Modlimy się o zdrowie dla Marii i dla córek. Modlimy się w intencji księdza Krzysztofa, w intencji Michała, w intencji Nura, w intencji Dariusza z rodziną. Prosimy o błogosławieństwo Boże dla pracowników i menadżerów Huty Częstochowa z błaganiem o pomyślność w dalszych planach rozwoju ich miejsca pracy. Polecamy Ci, Matko, zmarłych kapłanów, szczególnie księdza Artura.
Prosimy Cię, byś w ten jubileuszowy wieczór spojrzała na nas łaskawym okiem miłosierdzia swego. I pragniemy teraz przypomnieć wołanie anioła, które skierował do Ciebie, a dziś kieruje także do nas, rozważając tę bardzo paulińską tajemnicę, tajemnicę dźwigania krzyża, w której pragniemy modlić się za braci Krzyża Świętego, za zakon Paulinów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Modlitwą suplikacji błagajmy Boga o ustanie epidemii. Święty Boże, święty mocny, święty na nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty na nieśmiertelny,
mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O apelowe błogosławieństwo prosimy ojca Samuela Pacholskiego, przeora klasztoru jasnogórskiego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.